Cześć, witamy na drugiej edycji Tramlaga. W tej będziemy łączyli dzielnice. Narrator opowie Wam oczywiście więcej. Tutaj mamy drużynę niebieską, czerwoną i zieloną. I o 11:00 zaczynamy. Cześć, cześć, tu Narrator. W tej edycji celem każdej z drużyn jest połączenie jak największej liczby dzielnic w jedną linię prostą, bez żadnych przerw. Dzielnice zdobywa się poprzez wykonywanie w nich przypisanych im zadań, jedząc w nich obiad lub trafiając w przeciwnika pistoletem na wodę. Ze strzału w głowę można ukraść dwie dzielnice. Mini segment etymologiczny, tak jak ostatnio mieliśmy Poznań Główna, Poznań Główny, to jedno z zadań dotyczy jeżyc, na których trzeba znaleźć jeża. I tak naprawdę jeżyce pisze się przez rzec z kropką, bo ktoś strollował, bo etymologia pochodzi od imienia jeży, które pisze się oczywiście przez RZ. Jest już 11, więc ten zegar nie działa, ten jest nie, ale generalnie jest 11, więc lecimy. Lecimy na pestkę. No nie, tam nigdy pestkę. Oczywiście. Test i kalibracja systemu od 2 lat. Oczywiście te ekrany też nie działają. A po co? Chyba, że co, w sobotę nie jedzie? Dobra. O! Czyli było warto biec. Tak, trzeba znaleźć jeża. Ale jeża przez rzec kropką. Więc w sensie jakby ja się nie aplikuję, bo jestem jeżem przez RZ. Plan jest taki, wbijamy do pierwszej żabki, kupujemy jeżyki. Potem na pestkę na Battle Royale. Dobra, czyli mamy strategię, która teoretycznie jest gorsza, dlatego że oni mogą jakieś pół godziny zdobyć całe mnóstwo dzielnic na północy, ale dwie drużyny będą walczyć między sobą o te dzielnice. Będą się poruszać północ-południe, my chcemy przecież poznać wschód-zachód. I dzięki temu mam nadzieję, że unikniemy konfliktu z nimi, chociaż z drugiej strony oni mogą chcieć przeciąć naszą linię i to może być trochę problemów. Środkowe linie możemy odbić za pomocą tego paskura. Jakie są zadania? Najbliższe zadanie, które zrobimy, to jest na Sołaczu i zaśpiewamy w tramwaju Baba Yetu. Okej. Jak jest plan, bo ja się nie orientuję. Plan jest taki, że potem wchodzimy do Netto przy Alejach Solidarności. Kupujemy winogrona i jemy je po drugiej stronie pestki. Aha, bo tam jest granica dzielnic. Bo tam jest granica dzielnic. Ale tylko jak zajmiemy to linię, to na mnie nie zabiorą, bo strzelam. Tak, przynajmniej jesteśmy najlepiej uzbrojeni. Teraz idziemy na 10. I zaczynamy od parku Jana Pawła II. Jana Pawła II, śpiewamy barkę. W ten sposób zdobywamy jaką dzielnicę? Tak. A potem kierunek Ławica. Tak, później kierunek Ławica. Ze wszystkim po drodze. Na koniec kierunek na wschód. Tak. Możemy zacząć. Baba je tu je tu je, Binguni je tu, Amina baba je tu je, Gina la coeli tu uzwe. Okej. Okay. Tutaj są jeżyki, tak. No tak, to jest jeżyka i tyle. Dobra. Jesteśmy na Alejach Solidarności i wysiadamy i lecimy do Netto kupić winogrona. Drużyna niebieska zajęła właśnie jeżyce i stoimy na kaponierze, więc spodziewamy się, że mogą jechać w naszą stronę. Albo żeby nas zastrzelić, albo żeby ukraść nam piątkową. Więc musimy bardzo szybko znaleźć tutaj winogrona. Tutaj mamy winogrona. Będziemy musieli szybko zjeść winogrona po drugiej stronie wiaduktu nad pestką. Tym bardziej, że potem oni już nie muszą nam udostępniać lokalizacji. Raczej już jadą w naszą stronę. Jest niestety kolejka, więc musimy się naprawdę pośpieszyć. Dobra, lekka zmiana planów i tak jechaliśmy sobie piątką, więc mijamy Parkinsona. Przy okazji zgarniemy Święty Ład. Potem wracamy na tramwaj, dojedziemy do Głogowskiej Hetmańskiej, zahaczymy o park Jana Pawła II. Złapiemy bildę, potem pojedziemy sobie wzdłuż Hetmańskiej do parku Kasprowicza i Święty Ład będzie nasz. W ten sposób zaczniemy całkiem fajną linię na swój zapis. Jest zmiana planu. Lecimy na bildę teraz i potem plan jest taki, żeby zajmować Łazarz, Górczyn i Dębiec. I Świerczewo. Chyba najpierw Dębiec, Świerczewo, Górczyn niż Łazarz. Bo potem pojedziemy na Dębiec, byśmy od razu mieli linię tramwajową i z Dębca byśmy zajęli te 3. No to też można, łatwe, dobra. To okej, okay. To najpierw willa, tam jest prosty task, więc... Tak. Lecimy. 11 zł za winogrona. 99 zł. Do 12 nawet, no. Okej, okay. Właśnie zajęliśmy, musimy im napisać, że wzięliśmy
winogrady. Miasto wiecznych remontów. Tup, 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 przez Park Wilsona. Widzicie, Park Wilsona odhaczony. Wsiadamy w cokolwiek, co jedzie w stronę Głogowskiej Hetmańskiej, czyli stąd wszystko, wszystko. Park Wilsona został obeszły, obszedły, czy obeszlięty, nie jestem pewien. Tak czy inaczej, tuptamy dalej. Tu pod tym cieniem, pod tymi drzewami już zaraz jest właściwa dzielnica, więc tutaj się możemy przykampić. Sam. No. Żebyśmy widzieli z daleka, nie? Tak, 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 bo żebyśmy widzieli, że tramwaj jedzie, no. Dobra. Pijemy winogrona. Jest ich naprawdę dużo, musimy się pośpieszyć. No nie przyszli jeszcze po nas, więc to znaczy, że raczej pojechali na piątkowo, albo w ogóle nie pojechali tam. Tylko w inną stronę. My powoli kończymy winogrona. Obiecujemy, że ich nie wyrzucaliśmy w czaki. Dobra, tylko dwa zepsute wyrzuciliśmy, ale resztę jemy. Przyjechał właśnie kolejny tramwaj, ale dalej ich nie widzimy. Ostatnie winogrono jest jedzone i właśnie wzięliśmy winiary. Teraz lecimy na tramwaj i śpieszymy się na piątkowo, bo chcielibyśmy je też zająć. Kierunek Głogowska Hetmańska. Dobra, no więc większość drużyn ma już jakieś dzielnice, co jest trochę słabe, patrząc na to, że my nie mamy żadnej. Ale teraz lecimy po praktycznie dwie naraz, więc... Łatwiej było tego Kasprowicza wcześniej widzieć. Może i, ale i tak jedziemy potem na... I tak jedziemy w tą stronę, nie? Z powrotem. Świętego Jerzego. O! Dobra. Lekki błąd strategiczny, że pojechaliśmy najpierw tutaj, ale hej. Już tam prawie jest park Jana Pawła II. O, niepotrzebnie jeździmy w Sudan. W momencie, kiedy nie jesteś, to najlepsze rozwiązanie nie jest wrócić do domu. Okej, nie. Mamy ileś? 6 godzin? 7? Dążymy. Tak, po drugiej stronie. Jedziemy na piątkowo i albo zajmiemy je, albo pójdziemy od razu zająć tam pod UAM-em. Potem może weźmiemy Różany Potok, bo też jest tumultowo daleko. I potem bym się wrócił do centrum i... Wtedy zobaczymy, część weźmie jakieś dzielnice i możemy się zacząć bawić w blokowanie ich linii. Jest szansa, że czają się na jednym z kolejnych przystanków i kiedy my podjedziemy, to zastrzela nas od razu, ale myślę, że nie. Wysiadamy na Sobieskiego. Wysiadamy na Sobieskiego i w zależności od tego, czy piątkowo będzie zajęte, czy nie, rysujemy piątkę lub idziemy od razu pod wydział. Mamy nadzieję, że ich tutaj nie ma, ale jeśli są, to wyskoczymy i my ich zastrzelimy pierwsi i zaczniemy uciekać. Ale chyba ich nie ma. Nie ma ich. Dobra, jesteśmy na piątkowie, więc możemy szybko narysować tą piątkę. No i biegniemy! Dobra. Ogródki działkowe, ogródki działkowe. Gdzie ten park? Okej. Okay. To już mamy zaczynać? Jeszcze nie. W samym parku, czy przy pomniku jakimś zobaczy? Witamy. To widzimy. W parku. Okej. Okay. Jana Pawła II. Gotowy? Wejdzie się i nie jesteś do tego. Ja tego nie znam. Tutaj już jest granica. Co się ustawi wspaniale na trawce jakoś. Czekaj. Bo masz mikrofon. Czekaj, to trzeba to ustawić, tak? Kiedy staną na brzegiem, szuka ludzi. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z tobą nowy zacznę dziś łów. Dobra, wilda zaliczona. Mikołaj rysuje liczbę 5, musi mieć wymiary przynajmniej metra na 2 metry. Rysuje ją pistoletem na wodę. I będziemy mieli zajęte piątkowo. Ha.
Tak źle narysowanej piątki nie widziałem. No. Dobra. Widzowie, czy to jest liczba 5 o właściwych wymiarach? Tam metr będzie, czy tu 2 metry? Połóż się. No dobra, mamy to. Teraz plan jest taki, wsiadamy w dziesiątkę. Zaście odśpiewaliśmy Barka. Mamy zajęte dwie dzielnice już. Teraz plan jest taki, że jedziemy na Dębiec szukać dębu. Tysiątką, która za... Coś trzeba z tym Łazarzem zrobić. Tak. A to już coś wymyślimy. No więc, jak się okazuje, drużyna, nie wiem, którejkolwiek jest Szymon, była trochę szybsza z Wildą. 15 sekund z drugiego końca parku. Więc lecimy złapać Zielony Dębiec. I Zielonego Dębiec to Świerczewa, Górczyna. Nowa strategia, Lekki Chaos. Będzie śmieszne. Szukamy dębu. Gdziekolwiek tu są dęby. Szukamy dębu, bo już jesteśmy na dębcu. To miejsca uwielbę. Widzicie tutaj, to nie jest dom. Co to? Tutaj. Nie, to nie ma, to ma inne liście. Poczekaj, jakby ja sobie biorę okulary, będę... Ja nie wiem, jak wygląda. A tam? Ja wiem, jak wygląda. Tylko, że muszę... Moment, moment. A tutaj? Nie, czekaj. Moment, coś. Ja wezmę okulary. Tylko musimy się odsunąć, przesuniemy się, przejść na drugą stronę ulicy. Ej, możesz sobie odpiąć ten pistolet, żeby się w razie czego go i zestrzelić? To nie jest dom. To nie jest. To jak wygląda dom? Coś znajdź. Właśnie tutaj nie za bardzo. Czekaj, ja wam. Wiecie, jak dom, wiem, wiecie, jak to wygląda, więc jakby. Czekaj, ja tylko wyciągnę sobie okulary, bo bym mógł z daleka bardziej widzieć dęby. Wydaje mi się, że jak dzielnica nazywa się Dębiec, to w sensie coś tu musi być. Okazuje się, że oni że nie jechali w naszą stronę, tylko pojechali sobie na Wildę i wywiązała się dyskusja, bo oczywiście Wilda została pomylona z Dębcem. Zostało to wyprostowane, generalnie śmieszna akcja, ale spodziewam się, że skoro oni są koło siebie, to może zaraz zaczną się strzelać. Nie drżymy, praktycznie w tym samym czasie zajmuje Wildę. No. Tymczasem my już idziemy pod główne wejście, wejście A do Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. I samo bycie tam zapewnia nam dzielnica Morawsko. To będzie już piąta w jednej linii, więc będą mieli co robić. Dużo obiadów będą mieli, żeby... No więc jak się okazuje, na dębów, ale nie ma tak dużo dębów. To prawda. Każdy na lipa się trafi. Ale z dębami tak trochę średnio bym powiedział. Ha. No cóż. Jak on. No więc, dużo tu nie brakuje. Za to brakuje dębów. Teraz pytanie. Teraz pytanie jest, jak robią świerszcze, bo... A czy tam nie ma jakiegoś dębu w ogóle? Bo to jest granica. Dębca i Sierczewa, tylko że po musi być po... Ja po jakiej stronie właśnie? Granica idzie po torach, czy...? To jest Sierczewo, to jest Dębiec. Wiesz co? Dobra, znaczy... Idzie po drodze, czy po torach? Mówię? Mamy jeszcze raz, bo Jerzy uznał, że słaby na granicy. Tak, bo ja nie wiem, jak się robi świerszcza i tak dalej, to nie brzmiało jak świerszcz, to powinno być jakoś, nie wiem... Dobra. Jesteś już na... Jak? Mamy sobie wejście A. Szósta będzie tak na styk w linii, ale chyba może wyjść. Jak linia jest pod kątem i przechodzi przez wszystko i nie przechodzi przez nic innego, to tak. No to matematycy to mogą o tym powiedzieć, nie? Jak to jest. Dotkniemy. Tak. Tak, to jest dom. Tak wygląda liść dębu. Dobra, w sensie już wystarczy, że mamy jeden liść. Dęb jest zajęty. Tak. No więc okazuje się, że są dęby na dębcu. Problem w tym, że nie znaleźliśmy ich my, tylko drużyna, w której jakiś będzie mieli kolor, Szymon, Jagoda i Jerzy. Więc no. Górczyn? Tuż tak. Teraz plan jest taki, że jedziemy na Górczyn. Do panoramy. Albo nawet idziemy, bo blisko. No to jedziemy na dębiec, na dębcu przyjaciółka w co chce będzie jechał w stronę panoramy.
Jak dobrze pójdzie, może uda się jeszcze zachować Górczyn. W sumie do panoramy to jest 20 minut piechotą i jakby... Nie ma żadnego autobusu. Tak, i w sumie tak, stwierdziliśmy, że przejdziemy się piechotą. Zbliżamy się do granicy Moraska z Mułtowem. O, tu jest strumień Różany, tylko że tu są pokrzywy. No nie będziemy go tu dotykać. No, ale to musimy jakoś do niego dojść. Znaczy tutaj no, trzeba będzie jakoś zejść. No to jest ten minus robienia tego wiosną, a nie zimą. Mam krótkie portki, to ja mogę zejść. Dobra, to zejść. Nie, nie musimy w dwójkę, zejdź i go dotknij. Dobra. Musisz ręką. Jest mokra? Pokaż. O, dobra, widziałem jak kapie. No to mamy to. Do przodu, tak? Jest duża szansa, że gonią nas Ignacy z Wojtkiem, bo pisali na grupie o strzelaniu, a Wojtek ma naszą lokalizację. Tak. Więc po prostu idziemy i rozglądamy się tylko dookoła, czy nas nie trafią. No. Jesteśmy na Górczynie aktualnie. Idziemy na prostą panoramę, żeby być tam jak najszybciej. Autobusy ci nie opłacało. Tak, jesteśmy w panoramie, w którym nawet nie byłam. Ja tu nigdy nie byłam. Jest mikrofon. Ostatni raz tutaj. Chodzimy szybko do toalety. I korzystamy. Tak. Zapłynimy ganiaki i od razu na autobus, na kaczą. I boimy się, że oni tutaj gdzieś są. Autobus, w którym siedzą chłopacy, to 179 na kaczą, który przejeżdża tuż obok panoramy góreckiej. Dobra, jako że tamta drużyna lada chwila złapie Górczyn i panoramę, wracamy do oryginalnego planu i lecimy zjechać Łazarz. Kierunek Kasprowicza. Tym autobusem powinniśmy tam dojechać bezpośrednio. A co i dalej w stronę Ławicy? Wchodzimy do toalety męskiej, napełnić baniak i wykonać zadanie. No. Doszliśmy na pętlę Sobieskiego z powrotem i wsiadamy w losowy tramwaj. No nie mamy ich lokalizacji, nie mamy naszą. No. Trzeba uważać. Trzeba uważać, mogą czaić się wszędzie, ale myślę, że mają ważniejsze rzeczy do roboty. Jak na przykład zdobywanie dzielnic. Zadanie jest zasadniczo wykonane, skorzystaliśmy z toalety, baniek w panoramie. Idziemy teraz na kaczę. Jerzy jednak uznał, że rzeczywiście skorzysta z toalety, także teraz czekamy. I tak mamy czas do autobusu, jedynie żeby nas nie znaleźli. Także możemy sobie pokrążyć zaraz. Zajęli właśnie Górczyn. My jedziemy na... No, na Łazarz myślę, że pojedziemy. I tam zaklepiemy i potem może odbijemy je, że co obiadem. Myślę, że... No znaczy teraz jak są na Górczynie, to jeszcze ich tam nie będzie. Ale mogą podobnie dojechać, tak jak my. No. No. A potem dalsza strategia, to myślę, że można jechać w stronę Junikowa i Kwiatowego. Bo to w miarę tam są łatwe zadania. Na osiedlu Kwiatowym znaleźć kwiatka, na Junikowie znaleźć kaczkę. A, ja mam mikrofon. Jesteśmy na ulicy Drużynowej, zaraz będziemy wsiadać na tramwaju. Znaczy, oficjalnie jest to ulica Górecka, chyba. Tak. Update, wsiadamy do autobusu, a nie tramwaju. Dobra. Tak. Tutaj zdecydowanie nie ma tramwaju. Tutaj są wagony, nie wiadomo jak, skąd. Ogólnie naszemu technikowi się wyładował telefon, a właśnie jedzie autobus na kaczą. Zaraz do niego wsiadamy, więc jakby... Tak, zaraz będzie z powrotem wszystko udostępnione, lokalizacja i... Tak, zdanie, jak znajdziemy kaczkę. W tym momencie oczywiście nastąpiła strzelanina. Ignacy wyskoczył z autobusu, dał się zastrzelić, a następnie strzelił w drużynę niebieską. Wrócił potem szybko do autobusu i uciekł razem z Wojtkiem dalej. W związku z tym, że Ignacy i Wojtek nie mieli żadnych dzielnic, a zostali zastrzeleni jako pierwsi, drużyna niebieska nie miała niczego zabrać. Potem, kiedy oni strzelili, mogli sobie zabrać jedną dzielnicę od przeciwników. Wybrali Wildę. Nikt niczego nie nagrał, bo po co mieliby nagrywać najciekawszą jak dotąd akcję? To ogółem zostaliśmy trafieni i akurat mi się rozładował telefon, dlatego nie jest to nagrane. Tak, ale w sensie my trafiliśmy też ich. Cała historia wyglądała wiadomo, tak. Jak to jest, stoimy sobie tu na przystanku, podjeżdża nasz autobus, na który tak długo czekaliśmy. Tam Wojtek i Ignacy. Ale oni mieli plan pod tytułem, że najpierw strzelą nas. Nie, najpierw my musimy strzelić ich, nic nie możemy im odebrać, potem oni dopiero nas. Więc zabrali nam Wildę, a my nawet tak. Nie możemy się zemścić. Autobus nam odjechał, stoimy na tym zadupiu, następny za pół godziny. Mega fajnie. Więc... Tego chyba gdzieś pójdziemy. Tak. To było fajne. Zrobiliśmy Wildę, zaczął nas tam tych bajerów. Prawda, Litek nas nie dogonił, nie? Chłopacy zajęli właśnie
Wilde, Green Team, pierwsza dzielnica na mapie. My jedziemy na Łazarz, żeby tam obejść parki i jest duża szansa, że wszyscy tam się spotkamy. A więc broń gotowa. Dobra, tak jak mamy Wilde, to lecimy. Tam jest park Kasprowicza, park już stanął już odhaczony. Będziemy mieli Święty Łazarz. I to nam daje taką fajną linię. Tam możemy lecieć w stronę stadionu. Zostawiam nam rzut beretem do King Crossa. Z King Crossa... Z King Crossa... Zielony. Jeszcze mamy szansę. Jesteśmy na pięknym przystanku podwójnym Matejki. Ej, tutaj dalej nie skosili tej łąki. W sumie cieszy, bo tam fajne rzeczy rosną. Czosnek na przykład, dziki takie tam. I idziemy teraz do parku Wilsona. Jesteśmy uzbrojeni, bo spodziewamy się, że no oni mogą być w okolicy. Dobra, witamy w parku Kasprowicza. To będziemy mieli obydwa. Tak. Mamy Łazarz. Jak mamy Łazarz, możemy lecieć... Oj, kamerka. Możemy lecieć dalej. Tak, będzie śmiesznie. Trzeba się nauczyć śpiewek. Tak, dla jasności, tak pod najgórą. Tak więc... rozgoryczeni swoją sromotną porażką. Idziemy teraz zdobyć Łazarz. Bo zakładamy, że Ignacy z Wojtkiem pojadą na Linikowo. Ten autobus tam jedzie. Będą szukać kaczki. Więc tak, więc drugi raz jesteśmy kaczką. Jesteśmy przy szkole mojej. Już jestem jej absolwentem. Te zielone mury. A hymn szkoły. Szkoła to wyraz na pamięć przywodzi. To mogło być zadanie na Łazarz, ale nikt nie zna hymnu szkoły. Musimy uważać, bo naprawdę mogą być wszędzie. Raczej nie za nami, ale wszędzie być mogą. Idziemy obejść park Wilsona, potem park Kasprowicza. Spacer dookoła parku. Ja też nie. Ale musimy tylko zrobić obwód dookoła. I Łazarz jest nasz. My musimy naprawdę bardzo uważać, choć raczej nie są koło nas, to naprawdę musimy się rozglądać. Musimy najpierw obejść teraz park Wilsona, potem wyjdziemy tym samym wejściem i potem obejdziemy park Kasprowicza. I potem najlepiej będzie pojechać prawdopodobnie na wschód, ale wszystko się może zmienić do wtedy. My dalej sobie idziemy w parku Wilsona. Trzymamy się lewej. Były roboty, więc tak trochę musieliśmy ominąć, bo nie dało się przejść, no ale no to się musi liczyć jako obchodzenie, nie? Takie to by trzeba było ukraść na Unikowo. Tam trzeba znaleźć żywą kaczkę. Czy żywą? Chyba tak. A może nie? W każdym razie ukraść kaczkę zawsze można. Parka Sprawiedliwa jest ładny, ale strasznie duży. Tup. Na szczęście mamy przewagę, bo niebiescy stoją pod panoramą i czekają na autobus. A my już mamy zaliczony park Wilsona. Jeszcze trochę. Będziemy mogli lecieć w stronę stadionu. Kontynuujemy obchodzenie. Myślimy, że któraś z drużyn może już obchodzić park Kasprowicza i może potem zacząć kierować się w naszą stronę. I w sumie fajnie by było, jakby się z nami minęli. To wtedy my możemy strzelić ich i zabrać im. Nie ma szans, że trafią nas. Jeszcze trochę przejdziemy i zaraz możemy stąd wyjść i się skierować tam. Powoli zbliżamy się do wyjścia. I zostanie nam tylko jeden park do obejścia, żeby zaklepać Łazarz. Łazarz otoczony, ale musimy teraz dobiec na tramwaj, który jest za 3 minuty, żeby pojechać na stadion miejski. Wracamy dopiero za 20 minut. Tak jest dobrze, że nas dokonimy. Już mieliśmy wychodzić, a się okazuje, że oni zajęli Łazarz i teraz pytanie, czy oni są tu, czy oni są tam. Oni wiedzą, gdzie my jesteśmy. Oni wiedzą, gdzie my jesteśmy, ale mam nadzieję, może się wlekli tak troszkę za nami. A nie wiem, czy oni się nie mają, czy po co nas bać. Więc skoro ich tu nie ma... Wojtek z Ignacym, no... Co teraz? Obiad na Jeżycach? Obiad na Jeżycach. Dobra, to pójdziemy zjeść obiad na Jeżycach. Kierunek stadion. Wygramy to jeszcze. W tym momencie drużynie niebieskiej troszkę wywaliło audio. Zbliżali się do Bałtyku.
prawdopodobnie rozmawiali o tym, że nie wysiedli przy parku Wilsona, żeby nas zastrzelić i że wybierają się na ławicę z Bałtyku autobusem 159. Zdążyliśmy zdobyć parki przed nimi. Tak, mamy ładę. Zdążyć na tramwaj. Drużyna niebieska była przed chwilą na parku Wilsona. Pewnie chcieli zdobyć też Łazarz, ale skoro nie zdążyli, to pewnie się przesiedli w szóstkę, jadą teraz na stadion. Ale szóstka ma dłuższą trasę niż nasza jedynka, więc powinniśmy być szybsi. Jesteśmy mówiąc jedną, no będziemy musieli sobie przestanę wijać po prostu. To prawda. No, mam uśmiech pytania, ale chociaż to samo się nie wygra. Dobra, okazuje się, że drużyna czerwona też w naszą stronę jedzie. Też są stadion, ale są daleko z tyłu. Nie rwano nas. My sobie idziemy na obiad na Jeżycach. Chłopacy nas poprosili o lokalizację, więc oglądamy się ciągle za siebie, bo mogą być tuż za nami. Zjemy sobie obiad i mamy plan potem zająć sobie północny zachód. Ogrody, Wole, Żorniki, Smochowice, może nawet Kieksz. To jest dla nas w miarę dobra trasa, taka zapasowa. No, mamy pestkę tam, no? To no. Mamy pestkę i tak długo jak nas nie strzelą albo tam nie zjedzą obiadu, to jesteśmy w miarę bezpieczni. No, teraz biorąc Jeżyce też mamy, się w miarę ubezpieczamy. Zresztą geometria tak naprawdę naszych dzielnic jest taka, że zabranie winograd lub winiar niewiele daje, bo one są praktycznie obok siebie. I piątkowo nam tylko przecina wtedy, utrudniając. Ale wtedy, jeżeli my weźmiemy na Ramowice, to potem z powrotem nam się wszystko w miarę łączy. Generalnie założenie jest takie, że i tak w sensie mamy rozbite trochę te dzielnice w środku, bo Łazarz prawdopodobnie zaraz został zajęty. Już zajęty jest. Już jest zajęty, tak. Już został zajęty. Więc w związku z tym po prostu, jeżeli robimy dzielnicę na bokach, potem będziemy tu naszą linię kończyć, polując na inne drużyny. My będziemy mieli lokalizację, będzie liczyć się najdłuższa linia, a natomiast nie największa ilość dzielnic. Najdłuższa linia, którą ktoś trzyma. Coś ewentualnie tego się tak może połączyć z dzielnicy na dole. Tak, jo. Okay. Jesteśmy bezpieczni, schowaliśmy się na obiad, więc jeżeli nas tutaj podejdą, to zobaczymy ich w szybie, a oni nam niczego nie będą mogli zrobić. Jest nawet szansa, że my ich strzelimy zza drzwi, a oni nam nic nie zrobią. No dobra. Oto stadion miejski w Poznaniu. Ole. Kochana Legia, dziś Warszawa na zwycięstwo twe, tylko Legia. Kochana Legia, dziś Warszawa czeka na zwycięstwo twe, tylko Legia. Kochana Legia, dziś Warszawa czeka na zwycięstwo. Okazuje się, że właśnie wzięli Grunwald, ciekawe co śpiewali. Znaczy, że jesteśmy od nich w miarę bezpieczni na ten moment. Oni się kierują na tamtą odnogę, więc nasz plan z północnym wschodem jest, północnym zachodem jest raczej dobry. To jesteśmy w Kingrosie? My się gubimy. Tak. Się gubimy, trzeba znaleźć na razie jakiś plan tego. Ja w ogóle tego centra nie pamiętam, ale jak oddaję ogarnę, więc... Idźmy tu. Albo po prostu wchodzę. Ile w ogóle ma pięter Kingros? Na pewno trzeba te parkingi podziemne zrobić, tak możemy sobie poschodzić do parkingu. Dobra, to po prostu musimy się przejechać windą na wszystkie piętra. Czy musimy się zatrzymać na wszystkich piętrach? Wydaje mi się, że nie. Przejść na wszystkich piętrach. To co? Odwiedzić wszystkie piętra napisało, czy... No to jest minus 2 poziom. Dobra. Czy inaczej? King Cross. Ławica, zaraz będzie nasza, tak, mamy zielone. Szukamy jakiegoś takiego miejsca, gdzie by można było dostać się na wszystkie piętra, ponieważ King Cross ma porąbany plan. Tam. Lubić. Potem
albo znaleźć kaczkę na Jelichowie, albo dotknąć postałki na Woli. I to nam da całkiem fajne opcje dalej. Trzeba się zastanowić, co nam bardziej się opłaca. Na razie piętra. Podziemia też jeżdżą, lecimy do podziemi najpierw. To już koniec pierwszego odcinka. Czy będzie strzelanina w King Crossie? A kto wygra całą grę? Tego dowiecie się w kolejnych odcinkach.